Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Turbo Dzik, a ja witam was w pierwszym odcinku z gry Cyberpunk. Każdy z nas czekał na tą grę naprawdę długo, wiele zapowiedzi było już wiele miesięcy temu. Ostatni miesiąc był totalnie poświęcony Cyberpunku, na każdych serwisach i nawet w radiu można było widzieć reklamy oraz zachęty, aby tą grę nabyć, kupić. Nawet widziałem w mieście wywieszone wielkie plakaty, billboardy, tam też można było zobaczyć Cyberpunka i naprawdę całe miasto normalnie przypominało te, które będziemy mogli zobaczyć w Cyberpunku. Fajnie, fajnie, że to jest polska gra, polska produkcja. Bardzo sympatycznie, że możemy zobaczyć grę twórców Wiedźmina już dziś. I ogólnie, dobrze, zdefiniuj wygląd postaci. Zrobimy sobie charaktera, który ma odrobinę przypominać Wiedźmina. Nie jest to tutaj, widzę, takie proste, mamy bardzo dużo opcji. Ale zacznijmy sobie od fryzury, to jest główna rzecz, która stanowi o wyglądzie wiedźmińskim. Także weźmiemy sobie takie jasne włosy. Wiadomo, nie mamy tutaj szarego koloru. Wiedźmin miał kolor włosów szary. W końcu to był biały wilk. Natomiast no, tutaj mamy taki blond, no ale podepnijmy, że to jest ten kolor. Nie mamy innego wyboru. Kolor oczu. To są te najważniejsze rzeczy, które musimy sobie powybierać. No dobra, robimy sobie właśnie takie brązowawe, takie wiedźmińskie po prostu, tak? Dzikie oczy. No dobra, brwi to mnie nie interesuje. Nie będziemy regulować sobie brwi, to nie ta gra. No i co tu mamy? Nos, usta, szczęka. No, zobaczymy, jakie... No niewiele to widać, bo akurat mamy brodę, także te wszystkie detale są tutaj troszeczkę przykryte, zatuszowane. Uszy, to też akurat takich uszów tutaj nie zobaczymy, bo mamy długą fryzurkę. Broda. O, ta przypomina taką brodę wikinga. To dosyć aktualny typ jakby wyglądu, bo przecież mamy teraz Assassina z Valhalla. Świetna gra, też jest seria na kanale, także zapraszam od razu do oglądania. No dobra, zrobimy z taką białą. Ma to wyglądać tak, wiecie, no typowo wiedźmińsko, także pozostajemy przy tych wyborach. Tylko trochę wkurzają mnie te włosy, bo są zbyt długie. W takim razie weźmiemy sobie... O, ale fryzurka. Nie no, to jestem jakbym świeżo z fryzjera wyszedł. To akurat średnio to wygląda. Fryzurka, no nie no, taka jest przylizana za bardzo. Weźmiemy sobie jakąś fajną, taką kurde, trochę wikingową, coś takiego. Mamy wyglądać kozacko, nie jakiś przychlast. No dobra, to wygląda zajebiście, mi się wydaje. Także przechodzimy do dalszych... ustawień. Sobie tatuaże odpuścimy. O, oczywiście muszą być blizny na twarzy. W dalszym ciągu to będzie nawiązanie do Wiedźmina. Co tu mamy? Piercing to akurat sobie porzucamy. Nie jestem fanem. I też to jakby no nie nawiązuje do Wiedźmina. Także pójdziemy sobie jeszcze dalej. Paznokcie nawet możemy sobie zrobić. Ja pierdzielę. Kolor paznokci. O Jezu, wszystko tutaj mamy. Tatuaż na ciele. Dobra, bierzemy sobie jakiegoś fajnego, żeby też wyglądać, wiecie, tak odpowiednio. W końcu będziemy niejako gangsterem w tej grze, także no. Bez tatuażu też będziemy wyglądać trochę jakby niekonkretnie. Okej, teraz jeszcze jakieś atrybuty. No to wiadomo, budowa ciała. Weźmiemy sobie, zwiększymy, żeby mieć trochę więcej siły. Inteligencja się przyda, refleks. Refleks oczywiście jak najbardziej potrzebna rzecz. Zdolności techniczne. No, akurat pewnie to chodzi tutaj właśnie o hakowanie, które będzie dostępne w grze. No ja nie jestem fanem hakowania, już się nahakowałem. Każdy z was wie, jeśli oglądał serię z Watch Dogs, że już miałem dość tego hakowania, także to sobie akurat tak odpuścimy, jakby odpoczniemy od tego typu rozgrywki. Opanowanie to też jakoś myślę, że będzie nudne. Ja wolę troszeczkę z przytupem podchodzić do misji. Więcej akcji włączymy w te gameplaye. Okej, takie krótkie podsumowanie. Pseudonim V, akurat tego nie mogliśmy zmienić. Przeszłość postaci Nomad. Wędrówki po bezdrożach, buszowanie po złomowiskach, najazdy na zbiorniki paliw. Życie w drodze nie jest łatwe, ale dorastanie w rodzinie nomadów ma swoje plusy. Uczciwość, lojalność i wolność. W Night City to rzadko spotykany towar, którego nie da się kupić za pieniądze. Wybrałem akurat przeszłość Nomada, bo najbardziej to odpowiada właśnie stylowi wiedźmińskiemu, to jak już mówiłem, no. A poza tym dużo youtuberów wybrało właśnie przeszłość Cyberpunka, także będziemy mieli coś dla odmiany.
Tymczasem załącza się już gierka, słuchać muzykę z radia. No i mamy ten finalny moment, gdzie widzimy naszą postać w lustrze. Myślę, że efekt nie jest najgorszy. Nawet mi się podoba. Bakers. Jakaś naszywka. Moduł elektrosprzęgła. Jak przyjechałem, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Okej, okay, witaj w Cyberpunk 2077. Pierwszy raz w Night City dzięki samouczkom zapoznasz się z podstawowymi mechanikami gry. Jeśli jesteś już doświadczonym Edge Runnerem, możesz wyłączyć podpowiedzi. W czasie rozrywki dostęp do samouczków masz w bazie danych. No dobra, jak najbardziej te informacje się nam przydadzą. Widocznie się pomyliłem, okej? Okay? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. O kurde. Okej, okay, wybierzemy sobie... Dan tyle, na ile się umawialiśmy. I nie więcej. Za tyle, na ile się umawialiśmy, naprawię to sobie sam. Ale nam się trafił mechanik. Dobra, odsuń się. Sami to naprawimy. Co chcesz zrobić? Zepnij na... Pominę moduł. Dobra, zepnę na krótko, okej. Okay. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. No, nic się nie zatrze. Tyle, ile musimy przechodzić, to przejedziemy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, okay, co teraz? A, wchodzimy, dobra. Zagapiłem się. Dobra. Nawet fajne wnętrze. Przycisk start-stop. Myślałem, że będzie na kluczyk. Całkiem nieźle. Pytanie na jak długo? Do Night City dojedziemy. No jak? Dojedziemy. Się będę martwić, co dalej. Podepnij radiostację, podepniemy sobie. A, chodzi o radiostację, a nie o radio, dobra. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobre. Co ty nie powiesz? O, idzie jakiś gostek. Jakiś szeryf. Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, że dał ci znak. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Halender, może być kiepsko. Nie wiesz? Jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi, wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało. Mój błąd, ale nie planowałem tu postoju. Sprzęgło nawaliło. Tak. Zawsze coś nawala. Mam nadzieję, że teraz nic nie nawali. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. No niespecjalnie. Nie wiem, czy się mam mu przyznawać. Pomijmy. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? Niespecjalnie. Nie wiem, czy mam się przyznawać w dalszym ciągu. Chyba się nie polubimy. Nie, czemu od razu stawiasz, że się nie polubimy? Możemy się jeszcze polubić. Zadziorny szeryf. Najgorszy typ. Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam. Naprawię go i znikam. Nic tu po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Kurewsko nie lubię przybłędu. Mhm, domyśliłem się. I twój klan macie obóz. A, powiedzieć mu, że jesteśmy tutaj sami? Nie ma żadnego klanu, ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji. Słyszałem, że ten stan słynie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy bardzo gościnni. Pod warunkiem, że ktoś umie się zachować. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. No. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Mnie też nużyła ta rozmowa. Ale pozostańmy kulturalni, nie szukam kłopotów. Mówiłem ci już, nie szukam kłopotów. To nie szukaj i wyjedź stąd jak najszybciej. No dobra, pora stąd zawijać. Fajny warsztacik, ale... jakoś mało funkcjonalny i sami musieliśmy naprawić ten samochód. O Jezu, zadanie jest zaktualizowane. Zawsze wiatr w oczy. Udaj się na marsz radiowy. No dobra. W takim razie sobie pojedziemy. Ogólnie jeśli chodzi o sterowanie, to wiele osób interesowało.
jakby model prowadzenia samochodów jest całkiem okej, okay, bo no wiecie, w Łożach było totalnie sztywno i tragicznie, tu zaś mamy jakoś to skonstruowane lepiej. Przypomina to trochę ten z GTA 5. Jest trochę może bardziej nerwisty, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa nie jest jakiś taki zbyt sztywny. To akurat duży plus. Dobra, skopa. Wjechaliśmy z buta. Da się wskoczyć? Nie da się. No dobra, trochę słaba ta wspinaczka w tej grze jest, ale może jeszcze coś się tutaj wyklaruje z czasem. No dobra, wbijamy sobie na górę w takim razie. Ogólnie gramy sobie na ultra, więc no... mamy jakby najwyższe możliwe detale, także no myślę, że skorzystamy na tym wszyscy. FPS może nie jest zbyt wysoki, ale wystarczy, żeby sobie pograć. Dobra, podpinamy radiostację. Podobnie jak we Far Cry'u. Tam też sobie przyjmowaliśmy radiostację. Odbiór. Odbiór. O, jesteś. William McCoy, dobrze cię słyszeć. Wi, chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odszedłeś z rodziny nomadzkiej i nie mogę ci już więcej pomagać. Ale chamsko. Nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. Zasady to zasady. Na nich stoi ten system. Nomadzi dostają roboty od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należał do Backerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas? A powiedzmy, że oczywiście. Oczywiście, że tak. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak go się nazywała? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie dzwoń więcej. No dobra, jeśli nie chcesz, żebyśmy dzwonili do niego, to dzwonić nie będziemy. Poradzimy sobie sami. Wystarczy tylko ruszyć do Night City. O kurde, ale żem zas... O ja pierdzielę, prawie zginąłem. Gdzie tu jest zdrowie? Aha, lewy górny róg. 40. Dobrze, samemu się leczę. Bo kurde, byłoby słabo. Straciłem prawie całe życie po tym upadku. Dobra, już więcej się chyba nie chcę leczyć. 63 się uleczył. Dobra, lecimy sobie w furce. W ogóle fajnie to wygląda ten samochód. Ciekawe, czy można tutaj w ogóle ulepszać te samochody. Jakieś, nie wiem, dodatkowe rzeczy do nich dodawać. Chociaż ten wygląda na już nie, mocno zaawansowany. Wystarczy zobaczyć, jakie prędkości rozwija. 130. Fajnie, że mamy licznik prędkości. W niewielu grach takie coś występuje, szczególnie w takich przygodowych. A tutaj mamy jakby połączenie tego, co widzimy w grach wyścigowych, typowo poświęconym samochodom motoryzacji. O kurde, zawieszenie też ma mocne, ta bryka. Mimo, że są takie tutaj wyrwy, to koła jeszcze mamy przytwierdzone do podwozia. Okej. Okay. To lokacja, którą gdzieś widziałem już. Wiele zdjęć z tego miejsca było, w sieci krążyło. Popielniczka. Weźmiemy sobie, czemu by nie? Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. To ten gość, Jackie. Ty jesteś Wells? Tak. Mów mi Jackie. Jackie Chan. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Spoko. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, mano. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi.
Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Widzę, że się dogadamy. Okej, okay, ja sobie trochę go poobrabiałem, on sobie do mnie... Co jest w środku? Gadał. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. No wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak? I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. A huevo. No, widać, że on mówi w takim... jego ojczystym językiem jest chyba jakiś hiszpański. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. To prawda. No dobra, nowa drzazga. Wyjątki z historii nomadów, autorstwa Bibi Price. Pierwszy kodeks nomadów. Chroni i szanuj swój klan, a zwłaszcza swoją rodzinę. Jesteś wart tyle, ile twoje słowo. Dziel się z resztą klanu. Szanuj prywatność i dobrobyt swojego klanu. Piąty, nigdy nie narażaj nikogo klanu na kłopoty. Szóste, zawsze popieraj uczciwą zapłatę za swoją pracę. Nowy kodeks nomadów. Okej, okay, fajnie. Dobrze widzieć takie detale i opisy tego świata. Więc jesteśmy nomadem, także przydadzą nam się jakieś dodatkowe informacje na ten temat. Okej, okay, jeszcze tutaj coś było. Woda, okej, okay, możemy się zregenerować. Fajnie. W takim razie... Aha, dobra, mam otworzyć bagażnik w porządku. Troszeczkę się po prostu zapatrzyłem. Ciężkie. Wygląda na ciężkie. To co, jedziemy? Jedziemy, a co? Nie ma co czekać. Na droga. A mamy tylko takie znaczniki co jakiś czas. Fajnie. Masz dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj, w końcu jesteśmy zawodowcami, nie? No, nie powiedziałbym, że jesteśmy zawodowcami. Słuchaj. Na pewno przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skąd? Tak nie wyglądają dialogi zawodowców. Minutę przed akcją. O kurde. Trochę ciężko się steruje, przyznam szczerze. Ale jesteśmy na takich wąskich uliczkach, więc nie ma co się dziwić. O kurde, co ja odwaliłem? Co by przed nam rozwalony? Ale w sumie coś tutaj mamy, zobaczmy co to jest. Zwiększa wytrzymałość oraz tempo jej regeneracji. Po prostu sok z kaktusa. Okej, okay, fajnie. Przyda nam się. Może akurat zacznie się jakaś strzelanina albo coś w tym stylu. W końcu będziemy zaraz przechodzić przez granicę. Widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Dobra. Ja będę mówić. Kurde, lekki stresik, szczerze mówiąc. Przejście graniczne i kontrabanda to... Coś słabe hamulce ma ten samochód, to przyznaję. Nie mogłem wyhamować. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. No dobra, strefa kontrolna. Teraz może być gorąco. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Spoko. Mam złe przeczucia. Zdajesz sobie sprawę, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, wiem.
Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Trzymaj. Dobrze, że je miał. Patrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingada madre. Co teraz? Chingada madre. Masz pieniądze na łapówkę? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kred chip z łapówką? Mam. Zapomniałem o nim. No dobra, mamy łapówkę. Jasne, zapomniałeś. Bez tego się nie obejdzie, coś czuję. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Okej, okay, musimy tam wejść. Nie wiem, czy stąd wyjdziemy. Nie wiem, czy przez te drzwi. A, mam broń? W ogóle nawet nie sprawdziłem tego. Mam i to nawet niezłą. Zobaczcie tylko tego gnata. To Rex połączony z shotgunem, z jakąś małą pompką. Pokój numer 2. Spoko. Dobra, tutaj jest dwójeczka. No, bez miłej chęci, ale usiądę. Dokumenty. O kurde, ten gość ma na twardego skurczybyka. No dobra, znam zasady. Znam zasady. Wszystko jest w papierach. Zaraz zobaczymy, czy jest, czy nie ma. No. I co? Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? No wszystko. Ale chyba bez łapówki się nie wejdzie. Musimy ją dać. Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Cholera. Ciekawe, od czego to zależy. W sensie, jak się dalej potoczy cała ta sytuacja. Z żadną. Jeżdżę sam. Wiemy prawdę. Odważnie. I niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Dobra, to przemilczymy, bo mam wrażenie, że możemy na tym z tym źle skończyć. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie wiem, nie czuję, że to się udało. Nie zapomnij swoich rzeczy. W miarę miły gość. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Gnojkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Dali nam broń. Chyba raczej nie będą planowali ataku na nas. Okej, zobaczymy. Tam był dialog, że w Night City wcale nie jest tak fajnie. I co tam było? No się okaże. Ci powiem. Znikajmy stąd. Jedziemy prosto do Night City. Dobra. Dobra, rogatki się opuściły. Umiesz prowadzić, gościu? Chyba umie. Tylko żebyś nie wyrwał kierownicy tymi wielkimi łapami. No to mów, co tam się stało. Celnik się czepiał, powiedzmy. Celnik się czepiał. Skurwiel. A zwykle się nie czepiają? Nie aż tak. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. No. Jackie Chan, dawaj. No, on się ciągnie 40 na godzinę. No ja pierdzielę. Ta fura potrafi nieźle przypierdzielić. Nie wygląda to dobrze. O ja pierdzielę. Zatrzymaj pojazd! Biejemy stąd. Robi się. Dobra. Mamy nadzieję, że doraliśmy oleju do silniku. Te towary należą do korporacji. Powtarzam. Zatrzymaj pojazd! Nie. Nie ma takiej opcji. Dawaj, Jackie. Pokaż, co potrafisz. Pojazdy, walka. Naciśnij Alt, aby wydobyć broń. Naciśnij dodatnie Alt, aby schować broń i wrócić na siedzenie. Jeśli jesteś pasażerem i wyciągniesz broń, możesz wychylić się przez okno i korzystać z całego aktualnie wyposażonego arsenału. Aha, dobra. Altem sobie wychodzę. Spoko. Dobra, wybiłem strzelanie.
Jesus, ale za dyma. Kurde. Czy te beczki wybuchają? Chyba nie. Jara się ta fura, ale nie chce wybuchnąć. O dobra, problem rozwiązany. Cholera, jak widać mamy tam pokazane obrażenia, jakie zadajemy przeciwnikom. Ale... oni są strasznie odporni. Nie wiem, czy strzelać do nich, czy do samochodu, bo... ta pogawka wydaje się być mocniejsza na samochody niż na pancerz, który noszą przeciwnicy. O kurde, ale się wstrzeliłem. Fajnie, fajnie. Są jakieś szklarnie, jesteśmy na terenie jakiegoś... nie wiem, kurde. Fabryki warzyw czy coś takiego. To nie są szklarnie. Myślę, że będzie nam jeszcze dane zobaczyć, co jest wewnątrz. Dobra. Chyba skończyliśmy. Strzelaninę. Wiele brakowało. Zgubiliśmy. No i dobrze, że ich zgubiliśmy. Kurwa, to nie miało nerwy. Jedź dalej, nie możemy się tu zatrzymać. Oczywiście, że nie możemy. Dawaj gdzieś, kurde. Znasz to miejsce. Wygląda na opuszczone. Zatrzymamy się. Musimy wyprostować parę rzeczy. Dobra, idealnie. Napierdolę. Gdzie on poszedł? Tak błyskawicznie. Dobra, pozamykał co. Prawie co miał pozamykać. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Uspokój się, to się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż Graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Ciekawe. Mogę zapytać o to samo. Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Ach, tak myślałem. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. Taki to z niego luzak. Nie uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale... jesteś w porządku. Oczywiście. Dzięki. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. O kurde. To jest ciekawa rzecz. No dawaj, jak... ja pierdzielę. Na auto wszedłem. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No dobra, zobaczymy. No mames. Co to jest? Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Iguana? Czemu mówi jakieś zwierzaka szlachetny. Ziemy? No. Widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Pochodzi z Antylii. Długą drogę przebyłeś, sukinsynu. No ta, towar premium. Gat, który wyginął. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Okej. Okay. Dałbym mu na imię Many. Many? Ale Many? Nie, myślę. Masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Nie mam planów. Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłem jeżdżąc pomiędzy Stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Tam damy radę. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. Spoko ten gość, ten Jackie. Najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową?
To najważniejsze. Oczywiście, że to jest najważniejsze. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Pieszczoch. Ten już się obudził? Był zamrożony. Wiesz co, Rzeki? Ty też jesteś w porządku. Daj spokój, mano. Dobra. Dobra, wspólniku. No to co? Bierzmy to jaszczurki. Graba. Wbijajmy się stąd. Dzień dobry, Night City. No to jesteśmy w Night City. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa, jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Och, cholera, ale tu się działo. I ząbki nawet poleciały. No, chłopaki nie oszczędzali się. Na cmentarzach, no to by się zgadzało. Kurde, ale spluwa. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto snów. No zobaczymy, czy takie miasto snów. Bardziej chyba chodzi tutaj o karabiny i pieniądze. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Aha, czyli to jest samouczek. Sobie postrzelać w wirtualu. No dobra, w tym momencie będę się z wami żegnał. Naprawdę nieźle to się zapowiada. Jesteśmy nomadami. Zobaczymy, co stanie się dalej. Trzymajcie się.